Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy u muzułmanów w kantonie w Guangzhou. Zamówiliśmy porządne kebaby. I tu się robią kebaby. Tak się robi mój kebab. No więc jak będziecie w kantonie, zajdźcie tutaj. Chłopaki, którzy są ze mną, wzięli sobie z wołowiną, ja sobie biorę z kurczakiem. Sztuka 20 RMB, czyli 12 zł. Kebaby zjedliśmy po dwa. Bardzo dobre. Z ceną chyba poszli do góry, bo nie po 20 RMB, a po 25, czyli 15 zł od sztuki. Tak mniej więcej wyglądają chińskie, muzułmańskie potrawy. Kucharze oraz właściciele, czy cała obsługa, to muzułmanie z prowincji Qinghai, czasem Xinjiang. Jako że w kantonie jest duża społeczność ogólnie muzułmańskich obcokrajowców, handlarzy, czarnoskórych, Arabów, także takie jedzenie ma duże wzięcie. Poza tym biali też no, gustują w kebabach i w arabskiej kuchni. Żegnam Was, będziecie gdzieś mieli okazję, zawsze wpadnijcie tutaj na kebab, bo jest bardzo dobry. Lajkujcie nas, subskrybujcie i do następnego odcinka. Cześć!